Siema, witam was bardzo serdecznie. Klimczak z tej strony. Dzisiaj sobie zaczniemy trochę inaczej, bo zaczniemy od rozpakowania tej oto paczuszki. Domyślacie, co tam może być? Zaraz wam pokażę. Także, jak się możecie, co po niektórzy już domyślić, zamówiłem nowy mikrofonik, żeby mój okropny głos zamienił się w piękno-bajeczny miodek dla uszu. Co ciekawe, przyszła do mnie paczuszka, zobaczcie, tu jest plomba. Tu macie plombę i plomba była już otworzona. Paczuszka była w takim stanie, także mam nadzieję, że wszystko tam znajdę w środku. No nie fajnie, że to jest otworzone, no ale cóż. Najwyżej będziemy się kłócić ze sklepem, od którego kupiłem. Kupiłem na Allegro od jakiegoś pośrednika. Ogólnie Rodzik, taki najbardziej klasyczny, Videomic Go, za bardzo się na tych wszystkich mikrofonach szczerze nie znam. Chciałem tylko kupić kierunkowy, bo na skateparku będzie najbardziej zbierał to, co jest przed nami i nie będziemy słyszeć dookoła wszystkich skatecików trzaskających się deskami. Także fajnie poprawimy sobie jakość dźwięku na kanale. No a przy okazji secik będzie o wiele ładniej wyglądał. Od razu zrobimy sobie taki mały unboxing. Czyli plomba, która już i tak była otwarta. W środku, o dziwo, jest instrukcja jeszcze. Tutaj po prostu coś pisze. Naklejeczkę znalazłem, że niby jakiś towarek sprawdzony. Ogólnie w paczuszce mamy coś takiego. Otwieramy. Dobra, zaczniemy sobie od pobocznych. To nam niepotrzebne. Krótka instrukcja, czyli wpinamy kabel do mikrofonu i do kamery i to tyle. Kabelek, czyli jedyny kabelek w zestawie i sam mikrofonik na takim statywie, żeby ładnie drgania przenosił. Zobaczcie, tu fajnie widać. No i właściwie tyle, co tu dużo gadać. Tu macie kierunkowy, gąbeczka na nim. Jak będzie więcej subów, to go nie ogolę i będzie miał włosy i nie będzie słuchać wiatru, ale to trzeba dokupić osobno, także dawajcie subika i łapki, to może kupię jeszcze bobra mu i nie będziemy słyszeć aż tak wiatru. Jak widzicie, bardzo łatwa obsługa. Wpinamy sobie do mikrofoniku i do kamery, od razu sobie przetestujemy. No i teraz możecie zobaczyć, tak to mniej więcej wygląda, bo teraz z takim drągalem chodził na kamerze. Mam nadzieję, że z tyłu, teraz jestem z tyłu, mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie, bo ogólnie kierunkowy jest, czyli mikrofon mam jakby, jak mam to pokazać, tu mam od przodu i jest jeszcze od boków dwa, ale z tyłu nie ma nic, także mam nadzieję, że z tyłu mnie dobrze słyszycie, bo też chcę się czasem odezwać za kamerą. Ogólny wygląd mi się bardzo podoba, mam nadzieję tylko, że jakość audio będzie o wiele lepsza. Tutaj mam na wykresiku już, że niby działa. Ogólnie nie potrzebuję do niego zasilania, bo on nie jest na baterię, tylko bierze sobie prąd już z tego 3,5 mm tego jacka, co tutaj mam wpiętego z boku. Jedyny minus, jaki zauważyłem, to muszę mieć teraz tą klapkę, którą zasłaniam wejście do mikrofonu, muszę mieć otwartą. I problem jest tym taki, że ogólnie ten aparat jest odporny na deszcz, piasek i tak dalej. I nie wiem, czy to dalej się tyczy, jeżeli ta klapeczka jest otwarta. I gdyby ktoś był ciekawy ceny takiego koleżki, to 277 zł plus dostawa, 285 tam wyszło razem chyba, bo 9 zł za imposta dałem, fokusiku złap mnie. Także mam nadzieję, że o wiele mnie lepiej słychać. Piszcie, czy to jakoś tam coś daje radę, bo postprodukcji nie lubię się bawić dźwiękiem, także chciałem mieć gotowy tutaj. Dzisiaj taki dzień, że dzisiaj lecę do Mysłowic załatwić parę spraw. Pozałatwiam je, wezmę kamerę, rower i wpisujemy w Google. Najbliższy skatepark jest i jedziemy go zobaczyć, pojeździmy sobie. Także zaczynamy za chwilę dzień, tylko zjem śniadanie. No i będę musiał posprzątać ten syf, zanim ktokolwiek wróci do domu, bo będzie haja za chwilę. I gdzieś dać tą zaślepkę z mocowania z aparatu, żeby się nie zgubiła. Byłemu lekarza zdałem to wszystko, bo będę robił kategorię E do B, żeby przyczepką sobie popylać i miałem po drodze skatepark na Sosnowcu, także tutaj sobie zajechałem, będziemy sobie śmigać, coś tu pokminimy, jakieś fajne triczki. Jak widzicie, tak wygląda skatepark. Ogólnie to jest mój ulubiony, naprawdę ulubiony, najlepszy, najpiękniejszy skatepark, jaki jest. Dlatego, że tu cały skatepark to jest jeden wielki bowl, za chwilę zobaczycie, zrobimy klipy. Mam tu mega daleko, dlatego tu nie jeżdżę, ale ogólnie to jest mój ulubiony skatepark, tak tutaj na Śląsku. Tak. Muszę przyznać, że tak pod mój styl fajny to jest ten parczek. O, tam jest taka rureczka, nie wiem czy widzicie, tam jest rureczka, stoliczki, a tak wszystko dookoła tutaj to jest bowl. Dobra, także bierzemy się za jazdki. Thank you.
i dojechałem już na miejsce, tu jestem przy rowerku, teraz pozostaje tylko ściągnąć te spocone ochraniacze i to tyle na dzisiaj. Gdzie mega fajna przygoda dzisiaj była, pojechaliśmy sobie na pozałatwiać parę spraw, po drodze miałem park w Sosnowcu, ten o którym teraz mówiłem, pokazywałem klipy i to wszystko na dzisiaj. Fajna przygoda, fajny dzień, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się do następnego odcinka, strzała.